Witam Państwa, z tej strony Piotr Murdzia. W dzisiejszym nagraniu chciałbym podzielić się z Państwem moją partią rozegraną w zeszłym roku podczas Ligi Czeskiej. Przeciwnikiem moim był Jakub Szostkowski, to jest zawodnik czeski z tytułem mistrza międzynarodowego. Jego ranking w tamtym czasie gdzieś był w granicach 2350, z tego co dobrze pamiętam. Przyszło mi grać kolorem białym i dlaczego prezentuję Państwu właśnie tę partię? Ano dlatego, że zobaczymy sobie, co dzieje się, jeżeli zaniedba się aspekt związany z zabezpieczeniem króla. No i mój przeciwnik został srogo za to ukarany w dosyć krótkiej, ale pouczającej partii. Grałem kolorem białym, rozpocząłem partię od posunięcia d4. Mój przeciwnik odpowiedział ruchem d5, c4, c6, zatem mamy partię słowiańską, obronę słowiańską, skoczek f3, skoczek f6, skoczek c3 i tutaj mój rywal zagrał posunięcie a6. No, przyznam szczerze, że akurat tego się nie spodziewałem, szykując się do partii i no, troszkę improwizowałem. Nie chciałem jakby wchodzić w jakieś przygotowane przez mojego rywala warianty, bo oczywiście tutaj można zagrać zarówno posunięcie C5, można pobić na D5, bądź można po prostu zagrać posunięcie E3. Natomiast po chwili nabytku zdecydowałem się zagrać posunięcie A4, które niekoniecznie jest najlepsze według teorii, no ale zdało egzamin, tak mogę powiedzieć. Mój rywal już na tym etapie popełnił taką małą niedokładność, dającą mi dosyć przyjemną pozycję w centrum. Tak, bicie na C4 nie było jakby najlepszym pomysłem i tutaj białe mogą zarówno zagrać E3, mogą zagrać E4, tak jak ja wygrałem w partii. Co dało mi już oczywiście silne centrum. Przy czym no, nie jest jeszcze ta pozycja jakoś specjalnie zła dla mojego przeciwnika. Póki co wszystko odbywa się zgodnie z zasadami. Rozwój figur, walka o centrum. Goniec E3, E6, goniec C4, skoczek D7 i wykonałem roszadę. No i w czasie partii byłem mocno zadowolony ze swojej pozycji, bowiem jak widzimy, mam bardzo dobry rozwój figur, mam centrum, natomiast mój przeciwnik jeszcze troszkę odstał, jeżeli chodzi o roszadę, o rozwój figur, więc byłem bardzo, bardzo mocno pocieszony w tej sytuacji. No, prawdę powiedziawszy, gdyby teraz mój rywal zagrał posunięcie typu goniec B4, bądź nawet goniec E7, myślę, że partia byłaby nie tak dynamiczna, jak to stało się w tej danej sytuacji. No i mój rywal wykonał teraz posunięcie bardzo, bardzo niedobre. Otóż ruch B5 jest takim zaproszeniem dla mnie do przejęcia inicjatywy. No jest to ruch generalnie bardzo, bardzo zły. Nie można, zazwyczaj nie można rozpoczynać akcji w sytuacji, kiedy no jest tak jeszcze sporo do rozwiązania do tych problemów, tak? Tak jak wspomniałem, król, goniec i tymczasem mój przeciwnik no, rozpoczyna akcję zaczepną i niech to nagranie będzie taką przestrogą. Dlaczego właśnie nie należy w takich momentach rozpoczynać akcji zaczepnej, tak? Zdecydowałem się na pobicie pionka na B5. Mój przeciwnik odbił pionkiem z A na B5, chociaż gdyby odbił pionkiem z C na B5, odpowiedziałbym podobnie jak w partii, ruchem goniec D3. No i teraz już sprawy nie są takie lekkie dla mojego przeciwnika, bowiem próba rozwoju figur na przykład taka, no mogłaby się spotkać z jakimś tego typu zagraniem i widzimy, że chociażby w takim układzie bicie i tutaj no, białe mają przewagę, która wynika po prostu z przewagi w przestrzeni. Tutaj mamy słabość wytworzoną i póki co jeszcze król jest w centrum. No, byłbym bardzo, bardzo zadowolony z tej pozycji. Białe po prostu są w tym przypadku lepsze.
miejsce w partii. Rywal odpowiedział posunięciem A6, B5. No i postanowiłem odejść gońcem w dalszym ciągu, będąc bardzo, bardzo zadowolony z tego, co tutaj osiągnąłem. Naprawdę nie można narzekać. I tu jeszcze, chociaż to już jest sytuacja bardzo nieprzyjemna dla mojego rywala, ale niezależnie od wszystkiego, czarne powinny teraz chyba wyprowadzić gońca. No nie jest to dobra pozycja, ale tak należało zrobić. Tymczasem mój przeciwnik się rozpędził troszkę. Prowokuje mnie dalej, ale prowokuje mnie do zagrań dobrych. I praktycznie już po tym ruchu to posunięcie na B4 jest jak gdyby zignorowanie takich właśnie elementarnych zasad. I tutaj nie spodziewał się mój przeciwnik tego, co nastąpiło i praktycznie forsownie uzyskuje bardzo ciężką pozycję. Otóż nastąpiło bicie na A8, hetman A8 i chyba to jest właśnie ten moment, którego przeciwnik nie przewidział. Mianowicie to, że mój skoczek jest atakowany na C3, to nie oznacza, że ja muszę tym skoczkiem uciekać. Wręcz przeciwnie, tak? I tutaj nastąpiło bardzo energiczne posunięcie hetman A4. Z jednej strony nie chcę się wymieniać hetmanu w takiej pozycji, gdzie ewidentnie widać, że białe przejmują tutaj mocną inicjatywę. No tylko, że gdyby czarny w tym momencie teraz pobił hetmana, skoczek pobije na A4, no i niezależnie co by zrobił, czy by pobił na F3, czy bez tego bicia, widzimy, że po stronie przeciwnika jest tutaj słabość na polu C6. No pewnie, że można bronić tam za chwilę z wykorzystaniem skoczka na B8, może królem tutaj podejść. Tym niemniej, no to już jest pozycja bardzo niewygodna dla mojego przeciwnika i stąd no, nie dziwi nasz wybór mojego rywala. Nastąpiło hetman B7. No i tutaj ja powiem szczerze, pamiętam kiedyś Aronian użył takiego sformułowania, analizując swoją partię, taką słynną ofiarę wieży na F7. To chyba było z kiedyś Czukiem, o ile dobrze pamiętam. Natomiast to jest jakby nieistotne. Istotne jest to, co powiedział, tak? Że nie mógł po prostu się powstrzymać, że jakby ta krew kaukaska w nim wstąpiła i już nie mógł się powstrzymać. Tak samo ja i tutaj, w tym konkretnym momencie postąpiłem, bowiem oczywiście miałem świadomość, że odejście skoczka na F2 nadaje mi dużą przewagę, no ale po prostu nie mogłem powstrzymać się i wykonałem ruch, który no, wydawał mi się bardzo dobrym. Potem w analizie okazało się, że to wcale nie było najlepsze posunięcie w pozycji, niemniej jednak na tyle silne, że mój przeciwnik już tutaj się nie pozbierał już do samego końca. Nastąpiło D5. Dosyć powiedziałbym klasyczne zagranie, uderzenie w centrum. Widzimy, że skoczek wisi dalej, ale ja sobie z tego nic nie robię, tak? Otwieram pozycję, biorąc pod uwagę króla przeciwnika w centrum. No i tutaj jak gdyby najciekawszy moment mógłby nastąpić, gdyby rywal odpowiedział, przypuśćmy, posunięciem C na D5. Bo z tym jakby najbardziej się liczyłem. Następuje sekwencja dosyć forsownych posunięć, goniec A6. No hetman powinien podejść na B8, żeby bronić pola na C7. I teraz idzie konkretna bardzo akcja pod tytułem skoczek D5. Robię to po to, ażeby wstępem otworzyć sobie linię C. I po biciu na D5 wieża wchodzi na C1. No ta pozycja jest już generalnie przegrana. Widzimy, że wieża szykuje się do wtargnięcia tutaj na pole C8. I tutaj w zasadzie ciężko ratunek. No możemy zobaczyć alternatywy, jakie czarne tutaj posiada. Bicie na E4. No i tutaj do dyspozycji białe posiadają co najmniej dwa sposoby. No jeden z nich jest takie najprostsze w ogóle, jakby odejście skoczkiem na D2 i po prostu gramy bez figury, ale mamy tyle gruźb, no tak jak już jedną już wymieniłem, wieża C8,
Druga groźba to jest też, znaczy to jest w sumie najważniejsza. To jest najważniejsza groźba, przed którą chyba nie ma za bardzo jak tutaj się bronić. Ale można również w tym momencie po prostu pójść na wariant wieża C8, hetman C8, goniec C8 i po biciu na F3 jest do dyspozycji białego bardzo taki silny ruch, hetman A8, nie pozwalający czarnemu jak gdyby schować króla poprzez roszadę, bowiem na wszelkie tego typu zagrania mamy tutaj goniec na D7, no i widzimy, że ta wieża jest niebroniona. W związku z tym, no, w obliczu takich różnych możliwości, przy czym każda była dobra dla wygrywająca dla białych, no, mój rywal zdecydował się na zagranie tutaj w tym momencie, jak gdyby zrobił taką kiwkę, zrobił ruch C5, ale też chyba nie przewidział dalszego mojego silnego zagrania. I tutaj w dalszym ciągu zaznaczam, że ten skoczek cały czas tutaj podwisa, a ja sobie z tego nic nie robię. I znowuż pojawiło się takie zagranie wtrącone. Tym ruchem jest hetman C6. Bardzo silne posunięcie. W zasadzie czarny tutaj nie ma wyboru, bo nawet gdyby jakoś chciał tym hetmanem, no nie wiem, gdzieś nie wymieniać go, tak? No to ja po prostu pozwalam to białemu wkroczyć wieżą, wtargnąć na tyły poprzez linię A, więc nie jest tutaj za dobrze. Przeciwnik pobił mojego hetmana, ja pobiłem hetmana i na nieszczęście rywala jest to, że tutaj nawet nie przechodzi znowuż. Nie można mieć skoczka, to już jest ileś któryś posunięcie, bowiem mój pionek staje się potwornie silny. Jedyny sposób, żeby obronić się przed dorobieniem hetmana, jest zagranie skoczek B6, ale następuje goniec B5, skoczek na D7, no i po ruchu skoczek E5, no czarne nie mają tutaj nic do powiedzenia. Pozycja kompletnie przegrana. Stąd mój rywal pobił na F3, zobaczmy, no taka dosyć kuriozalna sytuacja na szachownicy powstała, mimo że bez hetmanów, ale tutaj jeszcze dużo się dzieje. I znowuż ignoruję jakieś tutaj bicie figur, wcześniej ignorowałem utratę figury, przesuwam pionka na siódmą linię, grożąc dorobieniem hetmana, skoczek musi zagrać na B6, wtrącam szacha, tutaj taki skoczek D7 oczywiście nastąpiło, ale ciekawy wariant, podam go po królu na E7, jest tutaj mat na polu C5. Natomiast po skoczku D7 teraz nie odbijam gońca, a gram skoczek na A4, jak gdyby zagrażając tutaj obrońcom pola przemiany. Więc tu wszystko jest powiązane, więc przeciwnik tutaj musiał, nie miał innego wyboru, cofnąć się na pole C8. I dopiero teraz, w tym momencie odbiłem gońca. Materiał jest równy, chociaż pozycja czarnego jest kompletnie przegrana i w zasadzie po ruchu goniec D6 pobiłem skoczkiem na C5 i rywal już jakby nie chciał się tutaj w tej pozycji już męczyć, poddał się. No i co możemy powiedzieć o tej partii? O ile do momentu, cofnijmy się do momentu jeszcze tutaj, po mojej roszadzie, gdyby no jeszcze wyprowadził tego gońca, wszystko jest jak najbardziej poprawne. I moja przewaga pewnie byłaby na poziomie jakimś tam niewielkim. Natomiast jeżeli już rozpoczynamy tego typu akcje agresywne, no to pamiętajmy, niech to będzie przestroga dla wszystkich moich widzów, żeby tak nie grać, bo to często właśnie prowadzi do szybkiej kary. A co jeszcze gorsza, tutaj przeciwnik jakby poszedł za ciosem, oczywiście było to bardzo niedobre, no i partia już praktycznie była nie do uratowania. Także mam nadzieję, że podobało Wam się to, co tutaj obejrzeliście. Serdecznie Wam dziękuję za Waszą uwagę. Za tydzień pojawi się Marcel ze swoim filmem. Ja natomiast żegnam się z Wami i do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!